Wielka Brytania drugiej połowy XVIII wieku. U szczytu swoich rządów znajduje się król Jerzy III z dynastii hanowerskiej, który zasiadał na tronie w aurze ogromnego entuzjazmu i radości społeczeństwa z tego, że nareszcie nastąpią zmiany. Okazało się jednak, że rzeczywistość daleka jest od marzeń, a to, co Jerzy sobie wymarzył, absolutnie nie zamierza się spełnić. Problemy z sojusznikami i przeciwnikami politycznymi, problemy rodzinne, wojny, niepokoje społeczne, kryzys ekonomiczny, to wszystko to problemy, z którymi przyszło mierzyć się królowi. Czy ta passa wreszcie się skończy? Czy wreszcie zacznie dziać się dobrze? Czy Jerzy przezwycięży ten zły ciąg zdarzeń? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Wojna w Stanach Zjednoczonych, jak zresztą łatwo było przewidzieć, jak zresztą każda wojna, to była decyzja absolutnie katastrofalna. Okazało się, że ten pierwotny jakiś entuzjazm osób, które popierały wojnę, w sensie osób, które zasiadały w rządzie i w parlamencie, absolutnie nie przekłada się na entuzjazm Brytyjczyków, którzy w bardzo dużej. Ilości uważali, że wojna jest głupotą i absolutnie jej nie popierali. Po pierwsze, uważali, że w zasadzie prowadzenie wojny gdzieś tak daleko nie ma sensu, bo jest zbyt kosztowne. Po drugie, mało ich to obchodziło, co się wydarzy, a wręcz gdzieś w powietrzu unosiła się taka aura takiej wolności, którą uosabiały właśnie próbujące się wyzwolić Stany Zjednoczone. Dlatego atmosfera generalnie wcale wojnie nie sprzyjała i tym bardziej, gdy docierały coraz gorsze wiadomości z frontu, ludzie po prostu mieli już absolutnie dosyć tej wojny. Okazywało się bowiem, że nawet jeżeli Wielka Brytania odnosiła jakiekolwiek zwycięstwa, choć nie było to tak oczywiste, bo strategia, którą później przyjęły Stany Zjednoczone, okazała się zaskoczyła dowódców brytyjskich, którzy uważali, że z łatwością amerykańskie wojska pokonają. Więc kiedy nawet wojska brytyjskie zwyciężały w bitwach, okazywało się, że były to zwycięstwa pryrusowe, ponieważ straty, które były poniesione po obu stronach, były tak ogromne, że w zasadzie trudno tutaj mówić o wygranej, a już tym bardziej trudno tutaj mówić o jakiejś radości z odniesionego zwycięstwa. W 1783 roku wreszcie wojna zakończyła się, a Stany Zjednoczone wkroczyły na drogę ku staniu się niezależnym państwem. Dla Jerzego wszystko, co się działo, było osobistą porażką. On to bardzo osobiście przeżywał, ponieważ uważał, że to była jego wina, w pewnym sensie, że stracono tak dużą część imperium. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, ale również ludzie obwiniali Jerzego wszystko, Amerykanie. Y z wielką pompą obalali pomniki króla Jerzego III, pokazując w ten sposób absolutne uwolnienie się od monarchii brytyjskiej, a przecież uosobieniem tej monarchii właśnie był król Jerzy III. On to strasznie przeżył i możemy powiedzieć, że była to jedna z tych rzeczy, która się w ogromnym stopniu odbiła na jego późniejszej kondycji zdrowotnej. Można więc powiedzieć, że Jerzy znalazł się w sytuacji beznadziejnej. Ale oczywiście nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I w tym wypadku, jeżeli chodzi o Jerzego, to on mógłby sobie to równie dobrze wytatuować, bo po prostu to była jego dewiza życiowa. Tym razem pojawiły się kolejne ciosy i... Te ciosy, a jakże przyszły tym razem ze strony rodziny. No bo przecież nikt ci tak nie dokopie jak własna rodzina. Jerzy będący dzieckiem z rodziny wielodzietnej, mający dużo rodzeństwa, zawsze starał się, by te relacje z jego rodzeństwem układały się przynajmniej poprawnie. W dzieciństwie trzeba przyznać, że oczywiście lepiej dogadywał się w lepszych Stosunkach był ze swoimi braćmi, w tym ze swoim młodszym bratem, księciem Jorku Edwardem, który był dla niego takim przyjacielem, towarzyszem zabaw i w ogóle kompanem. W dzieciństwie. Okazało się że jednak, że to, co było w dzieciństwie, niejak się ma do tego, co zaczyna się dziać, szczególnie wtedy, gdy człowiek zostaje królem. Wówczas nawet rodzina, nawet najbliższa, może troszeczkę inaczej zacząć patrzeć na ciebie, bo myśli, że może z tego będzie miała jakąś korzyść. Edward w ogóle uważany był przez swoje otoczenie, przez ludzi, którzy się z nim kontaktowali, za osobę pozbawioną serca, pozbawioną uczuć, ale również nie do końca obdarzoną intelektualnie. Więc nie miał nawet wiele wspólnego ze swoim bratem, ponieważ Jerzy był osobą absolutnie przeciwną, Szczególnie, właśnie jeśli chodzi o te przymioty intelektualne. Jerzy miał bardzo dużo zainteresowań, bardzo dużo się y, chciał dowiedzieć, był bardzo ciekawy świata, praktycznie każda dziedzina życia była dla niego interesująca. Nie miał więc zbyt wiele wspólnego ze swoim bratem. Ale to nie byłoby w sumie. Takim problemem, gdyby nie fakt, że Edward przede wszystkim zwęszył fantastyczny biznes, w związku z tym, że jego brat został królem. No bo skoro twój brat jest królem, no to na pewno może ci załatwić każdą posadę. Dzisiaj królów nie ma, a niektórzy też mogą załatwić każdą posadę, ale to jest zupełnie inna historia. Komu auto, komu bardzo liczył na to, że jego brat go wysłucha i postanowi właśnie obdarzyć go jakąś bardzo dobrze płatną, ale jednocześnie niezbyt eksponowaną funkcją, żeby jednak nie musiał się za bardzo męczyć, no bo bez przesady, tak, aż tak bardzo nie zależy mu na tym, żeby wchodzić w politykę. Kiedy Jerzy mu odmówił, zaczęła się wojna. I to wojna taka podjazdowa, ponieważ Edward postanowił po prostu takie drobne złośliwości w stosunku do swojego brata uskuteczniać chociażby w postaci głosowania po stronie opozycji przeciwnie do króla nie dlatego że miał takie poglądy ale dlatego żeby zrobić mu nazłość bo to sprawiało mu frajdę Zupełnie inaczej historia ma się z księciem Wilhelmem, księciem Gloucester, który, podobnie jak Edward książę Jorku, był bardzo blisko z Jerzym w dzieciństwie. Ta sytuacja jednak utrzymała się nawet po tym, jak Jerzy został królem. Bracia nadal bardzo się przyjaźnili, mieli ze sobą dużo wspólnego. Wilhelm był raczej stabilny, był raczej spokojny, był raczej Normalny, nie miał jakichś odpałów ani wielkich żądań, w związku z tym, że jego brat został królem, więc wydawać by się mogło, że sytuacja ma się idealnie. Jednak tak nie było. A to dlatego, że Wilhelm miał swoją małą tajemnicę mianowicie postanowił, nie pytając o zgodę, ani nawet nie informując swojego brata, ożenić się. I to w dodatku z wdową, która już miała trójkę dzieci i ogólnie nie była jakąś. Super ekstra partią dla brata króla. Natomiast nie w tym sęk, sęk w tym właśnie, że nie poprosiło zgodę, nie poinformował. I tak się złożyło, że okazał się być mistrzem kamuflażu, bo udało mu się to ukryć przed bratem aż całe 6 lat. Oczywiście nie możemy stwierdzić, że Jerzy jest takim kompletnym idiotą, że nie zauważył co się dzieje. Docierały do niego pewne plotki, natomiast on je skutecznie ignorował, po prostu nie był w stanie chyba w to uwierzyć, że brat zrobiłby mu takie świństwo. A jednak, i Wilhelm postanowił Jerzemu w czasie spaceru wyjawić tę historię, tak, przy okazji, wiesz, 6 lat temu się ożeniłem, możemy się spodziewać, że życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia to nie były pierwsze słowa, które Jerzy wypowiedział. Jerzy był niesamowicie urażony. To już nawet nie chodzi o jakąś wściekłość czy złość. Chodzi o to, że on po prostu był urażony, że jako głowa rodziny, jako głowa państwa, jego najbliższy brat nie postanowił. Poinformować go, zapytać, poprosić o błogosławieństwo przy tak ważnej życiowej decyzji. Złość rzego, czy też jego rozgoryczenie, było do tego stopnia duże, że postawił swojemu bratu ultimatum. Mówiąc o tym, że jeżeli ten zgodzi się zachowywać w taki sposób, jakby żony nie było, będzie się pojawiał na dworze wyłącznie bez niej, wówczas jak najbardziej na tym dworze może być przyjmowany. Jeżeli nie postanowi również rozgłaszać, wszemi wobec, ej, słuchajcie, ludzie, hajtnąłem się. No niestety, Wilhelm postanowił jednak. Y Ogłosić swoje małżeństwo, nie chciał go trzymać w tajemnicy i nie zgodził się na ultimatum, które postawił mu brat. Co oczywiście absolutnie nie przeszkodziło mu w tym, aby wystąpić do parlamentu, oczywiście przeciwko Jerzemu z prośbą o to, by otrzymać świadczenia finansowe na swoje dzieci z swojego małżeństwa. Oczywiście, jak to często bywa w takich małżeństwach, o które się walczy na śmierć i życie. Okazało się ono niewypałem. Żona okazała się być bardzo mocno charakterną kobietą i ona też trochę Wilhelma podpuszczała w tej całej sytuacji konfliktowej z Jerzym, ponieważ ona absolutnie nie zamierzała udawać. Że ślubu nie było, wręcz przeciwnie, zachowywała się jak księżna na Włościach i po prostu wszemi wobec rozgłaszała, jaka to ona jest biedna, jak to oni są źle potraktowani, jaki król jest okropny, straszny i w ogóle wredny, co na pewno na stosunki pomiędzy braćmi dobrze nie wpływało. W pewnym momencie Wilhelm sam miał już dość swojej żony, nie mógł już na nią patrzeć, więc pozwolił jej pozostać w swoim pałacu pod warunkiem, że nie będzie mu w żaden sposób wchodziła w drogę. No, i później niestety zszedł z tego świata, ale tutaj. Widać bardzo dobry charakter naszego bohatera Jerzego, który mimo, że za bratową absolutnie nie przepadał i nigdy jej w sumie nie uznał, postanowił jednak wziąć w opiekę dzieci, którym pomagał finansowo przez całe życie, ponieważ dzieci były mu bliskie i uważał, że jest to dla niego coś bardzo ważnego. Także chwała za to królowi Jerzemu III, że potrafił się w tej sytuacji zachować. Podobna historia jak w przypadku Wilhelma księcia Gloucester zdarzyła się również w przypadku najmłodszego brata, króla Henryka księcia Campbella. Ten z kolei słynął absolutnie z tego, że uwielbia towarzystwo kobiet. Często zupełnie ostentacyjnie przejeżdżał z nimi odkrytym powozem, za każdym razem z inną kochanką, chyba żeby zademonstrować swoją męskość. W każdym razie na pewno miał duże ego bardzo lubił kobiety, szczególnie zamężne, wiele razy wdawał się w różnego rodzaju skandale, uwodząc żony różnych prominentów. W pewnym momencie postanowił się jednak ustatkować, żeniąc się z jedną ze swoich kochanek, Anną Horton, która, krótko mówiąc, zaliczała się do swoim pochodzeniem do środowiska przeciwnego królowi Jerzemu, czyli do środowiska jego opozycji. Anna Horton Sama w sobie nie miała absolutnie nic złego, natomiast pewnie coś złego miała forma, w jakiej książę się ożenił, ponieważ ożenił się potajemnie i postanowił również poinformować brata dopiero z opóźnieniem. Jak się możemy domyślić, po raz kolejny Jerzy przeżył szok, no bo ileż można tych samych historii przeżywać. Po raz kolejny również postawił bratu ultimatum, że nie zamierza absolutnie tolerować jego żony i nie zamierza przyjmować go na dworze z żoną. Natomiast tutaj już tak ostro nie występował przeciwko swojemu bratu, aby go z dworu całkowicie usunąć. Z bardzo prostego powodu chciał go mieć na oku, ponieważ Henryk, książę Cumberland, był Nieprawdopodobnym autorytetem, towarzyszem, przyjacielem, kompanem dla młodego księcia Walii, księcia Jerzego, późniejszego króla Jerzego IV. Razem przeżywali swoje pijackie eskapady, razem podrywali kobiety, i królowi się to bardzo nie podobało. Postawił, postanowił więc trzymać swojego brata, jednak. Gdzieś tam w jakiejś odległości, w zasięgu wzroku, po to, by mieć go na oku i by kontrolować jego relacje ze swoim najstarszym synem. Możemy powiedzieć, i są takie historie, czy też jakieś relacje osób, które znajdowały się w otoczeniu króla, że w pewnym sensie król. Nie tylko był zły o to małżeństwo, które zostało zawarte potajemnie, ale był również zazdrosny o to, że jego brat ma tak doskonałe relacje z jego synem, a on tych relacji ze swoim najstarszym synem absolutnie nie potrafił zbudować. Więc być może była tutaj jakaś nutka zazdrości. Co by nie było, takie sekretne małżeństwo dla Jerzego było kolejnym ciosem. Aby uniknąć w przyszłości kolejnych tego typu. Niespodzianek, Jerzy postanowił działać. A nie ma nic lepszego, niż wymyślić jakieś skuteczne prawo, które zapobiegnie tego typu sytuacjom. W związku z tym Jerzy wymyślił i przedstawił parlamentowi projekt aktu o małżeństwach królewskich. Po pierwsze, mówi on o tym, że monarcha może ożenić się jedynie z osobą, która jest protestanckiego wyznania czyli jeżeli chciałby się władca, czy też ktokolwiek z rodziny królewskiej ożenić z katolikiem, nie jest to możliwe. Czyli trzeba wtedy taką osobę na protestantyzm nawrócić. Po drugie, i to w sumie jest najważniejsze, nie można zawierać małżeństwa. Członkowie rodziny królewskiej nie mogą zawrzeć małżeństwa bez zgody monarchy. Oczywiście. Jest tutaj pewna furtka, mianowicie po ukończeniu 25 roku życia już o zgodę króla pytać nie trzeba, ale wówczas obowiązuje rok na to, aby takie narzeczeństwo się utrzymało, aby takie plany małżeńskie się utrzymały. I po tym roku należy zwrócić się do parlamentu. I to parlament decyduje, jeżeli nie widzi żadnych przeszkód, wówczas. Jest możliwość, aby takie małżeństwo zostało zawarte. Czyli furtka jest, natomiast generalnie w owym czasie była to ustawa, która była bardzo kontrowersyjna. Było bardzo wielu deputowanych, którzy się na tę ustawę nie godzili, uważano, że to jest zbyt daleko posunięta kontrola. Jeżemu jednak szczególnie na tym zależało, bo to jego osobisty taki plan, Osobisty cel do osiągnięcia i bardzo mocno parł do tego, by ta ustawa została przegłosowana, i tak też się stało. Czy ta ustawa cokolwiek zmieniła? No cóż, w pewnym sensie utrudniła pewne rzeczy, w pewnym sensie je uniemożliwiła, i tutaj nie chcę wchodzić w takie wielkie szczegóły, natomiast jeżeli macie ochotę się dowiedzieć, czy rzeczywiście ta ustawa zadziałała, to możecie. Obejrzeć sobie na przykład odcinek właśnie o Królu Jerzym IV, czyli odcinek o synu króla Jerzego III, czy też odcinki o Księżniczce Małgorzacie, ponieważ również w jej przypadku ta ustawa odegrała kluczową rolę w jej życiu. No dobrze, skoro bracia tak bardzo się królowi nie udali, to może lepiej było z siostrami. No nie. Siostry też, chociaż w innym sensie, przysporzyły Jerzemu sporo zmartwień. Przede wszystkim dwie z nich zmarły przed ukończeniem 20 roku życia, oczywiście ściągając żałobę na całą rodzinę. Dwie pozostałe natomiast, niestety, bardzo nieszczęśliwie wyszły za mąż. Księżniczka Augusta wyszła za Karola Wilhelma, księcia Brunszwiku, który był osobą małostkową, pozbawioną uczuć i całkowicie zimną i mimo, że ona bardzo chciała udawać przed swoim bratem, że jest wszystko dobrze. Nawet kiedy przybyła, kiedy matka zmarła, księżna wdowa, księżniczka udawała, że jest wszystko dobrze, ale Jerzy już coś zwęszył. I był, szczerze mówiąc, bardzo mocno rozgoryczony, kiedy dowiedział się jaka jest prawda, bo po prostu miał żal do siostry, że nie powiedziała mu, jak bardzo jest nieszczęśliwa. Dużo gorzej... I bardziej ekstremalnie można powiedzieć, sytuacja miała się w przypadku księżniczki Karoliny Matyldy, która wyszła za mąż za króla Danii, Krystiana VII. W tym wypadku również mamy do czynienia z mężczyzną e, absolutnie bez serca mężczyzną e, niestabilnym emocjonalnie, zimnym, odpychającym dla swojej żony. E, Karolina Matylda niestety uwikłała się w romans z nadwornym lekarzem, który był jednocześnie takim bardzo dużym przyjacielem króla i był taką szarą eminencją na dworze i razem przez jakiś czas sobie tam kombinowali. Natomiast niestety romans się wydał i Karolina Matylda zapłaciła bardzo wysoką cenę za ten romans, została bowiem wygnana, a jej kochanek został skazany na śmierć i ścięty. Karolina Matylda zresztą również nie nacieszyła się niestety długim życiem, ponieważ na tym wygnaniu bardzo nieszczęśliwa zmarła, nie ukończywszy nawet 25 lat. Także siostry również nie miały takiego życia, jakie sobie na pewno król Jerzy dla nich wymarzył. W obliczu tych wszystkich sytuacji, które trochę zaczęły Jerzego przytłaczać, on coraz częściej uciekał w taki swój świat. Swój świat wykreował w Windsorze. Częściowo też w pałacu Q, w którym ze swoją rodziną mieszkał, ale bardzo mocno. Zainwestował bardzo dużo energii, oczywiście finansów też, w zamek w Windsorze, gdzie bardzo często uciekał. Tam stworzył swego rodzaju swoje rytuały. Stworzył na przykład swoją plantację, ponieważ bardzo interesowało go rolnictwo, nawet pisał na ten temat. Miał swoją kolekcję, ogromną kolekcję zegarów, które w wolnym czasie konserwował, naprawiał, ustawiał. Tam również pasjonował się i, i zajmował się tym aktywnie, mianowicie astronomią. Miał swój teleskop, obserwował gwiazdy i tak dalej. Bardzo dużo, jakby interesował się światem. Zbierał oczywiście książki, dzieła sztuki, chodził do teatru bardzo dużo. Także to był taki jego świat, gdzie Mógł żyć tak, jak chciał. Jeździł szaleńczo szybko konno, ponieważ to była jedna z jego pasji, co zresztą bardzo wiele osób później mu odradzało, kiedy chorował, a on sobie tego nie potrafił odmówić właśnie jazdy konnej. Jednocześnie w tym łańcuchu zaczęły się pojawiać jakieś takie drobne symptomy. Osoby, które mu towarzyszyły na tym dworze, mówią o tym, że Jerzy w jakiś sposób troszeczkę dziwnie zaczął się zachowywać. Na przykład Zadawał ludziom, których nowo poznał, mnóstwo dziwnych pytań. Zasypywał ich pytaniami, nawet nie czekając często na odpowiedź, więc rozmowa z nim była, można powiedzieć, dużym wyzwaniem. Potrafił na przykład przechadzać się po ulicy, pozdrawiając ludzi zupełnie bez powodu. Miał taki zwyczaj w Windsorze, zresztą był już z tego trochę znany, że odwiedzał mieszkańców Windsoru, żeby z nimi pogawędzić. Trochę wydawało się to dziwne, no ale ludzie myśleli sobie, no okej, okay, król, tak chce wiedzieć, jak nam się żyje, no to nie będziemy się tutaj doczepiać do tego. Uważano, że to były jego drobne ekstrawagancje. Nikt wtedy temu nie przypisywał żadnego jakiegoś większego znaczenia. Natomiast wśród osób, które obserwowały go z boku, rzeczywiście takie informacje się pojawiają, że król trochę był jednak dziwny. A było rzeczywiście przed czym uciekać: bieda, coraz większe niezadowolenie społeczne, ogromne koszty wojenne. Również w międzyczasie zamieszki antykatolickie. To wszystko powodowało, że naprawdę Jerzy miał ogromną ilość, dzisiaj powiedzielibyśmy, stresu, którego prawdopodobnie nie był w stanie przerobić, dlatego potrzebował takiego azylu, żeby po prostu od tego stresu uciec. Niestety to niezadowolenie społeczne wychodziło coraz bardziej. To był taki garnek, który bulgotał, i tak jak z bulgoczącego garnka ta zawartość w którymś momencie gdzieś tymi bokami się wydostaje. Tak samo było z tym niezadowoleniem społecznym. I na przykład taki drastyczny moment, w którym się to niezadowolenie społeczne ujawniło, to był 2 sierpnia 1786 roku, kiedy to służąca Margaret Nicholson zaatakowała króla Jerzego III nożem. Usiłując go zabić, nie miała jednak na tyle siły w rękach, żeby w ogóle zrobić mu jakąkolwiek krzywdę, więc, że tak powiem, Pozostał nietknięty, zresztą nakazał ją wypuścić, e, powiedział, że nie należy nic jej robić, ponieważ ona jemu również nic nie zrobiła. Uznano, że była po prostu wariatką i ją wypuszczono. Natomiast dużo groźniejsza sytuacja zdarzyła się w 1795 roku, jesienią, kiedy król jechał na otwarcie sesji parlamentu. Wówczas tłum rozwścieczony otoczył jego powóz, krzycząc: Zabić króla, nie chcemy monarchii, nie chcemy wojny, chcemy pokoju, chcemy chleba. I w pewnym momencie jakaś zabłąkana kula przebiła szybę powozu. Nikomu nic się nie stało, no ale możemy sobie wyobrazić, że to była jednak szokująca sytuacja. Takich sytuacji było więcej. Był planowany wybuch w Tatrze, żeby król w nim zginął. Również w Tatrze został zaatakowany także przez szaleńca. Zaatakowany był w czasie odbioru takiej parady wojskowej w Hyde Parku, także bardzo wiele było takich prób. I niestety one były coraz poważniejsze, coraz groźniejsze. I jedna z tych rzeczy, o której możemy powiedzieć na pewno, to to, że Jerzy absolutnie nigdy nie dawał po sobie poznać, że się boi. On, nawet jeżeli coś takiego się działo, kontynuował swoje zajęcia, jakby nic się nie stało, pokazując, że się nie boi. Zresztą monarchowie często, tak jak było w odcinku o Królowej Wiktorii, często, mimo że to wywoływało ogromny szok w nich samych, musieli udawać, że jednak wszystko jest dobrze. Król nie może się bać. Końcu jest głową państwa. Jeżeli on się boi, no to co ma robić społeczeństwo? Także Jerzy brał to wszystko na klatę i znosił to rzeczywiście absolutnie z godnością. W kwestiach politycznych Jerzemu również nie było łatwo, ponieważ do głosu politycznego doszedł syn znienawidzonego przez niego Henry'ego Foxa, Charles James Fox. Charles James Fox, był, tak jak mówiłam, synem znienawidzonego już wcześniej Henry'ego Foxa, z którym Jerzy mu absolutnie współpraca się nie układała. I kiedy jego syn zaczął na poważnie zajmować się polityką i w tej polityce zaczął na poważnie być obecny, Jerzy dostawał po prostu białej gorączki, ponieważ nie mógł kolesia ścierpieć. Nie cierpiał go nie tylko ze względu na ojca, nie cierpiał go ze względu na to, że sam Fox był osobą pokroju takiego, jakich ludzi Jerzy nienawidził. Był hulaką, był pijakiem, był często skacowany, kiedy przyjmował delegacje jakieś, czy też sam występował publicznie. Był takim utracjuszem, miał ogromne długi. I Jerzy nienawidził go jeszcze z jednego powodu, z powodu zupełnie osobistego. Mianowicie Fox niestety, tak bardzo jak Jerzy go nienawidził, tak bardzo uwielbiany był przez jego najstarszego syna, oczywiście księcia Wali. Książę Wali miał ogromne tendencje ogólnie do tego, że ciągnęło go do tych ludzi, do których absolutnie nie powinno, a ponieważ był bardzo wpływowy, to bardzo łatwo przejmował częściowo zachowania tych osób i po prostu jak z Foxem zaczął imprezować, to często ta impreza to było jedno wielkie niekończące się melanżowanie przez długi czas. Zresztą Jerzemu w polityce ulżyło dopiero wtedy, kiedy William Pitt pojawił się na dobre i stał się taką przeciwwagą dla znienawidzonego Foxa, Jerzy uwielbiał Pitta i bardzo się cieszył, że temu udaje się sformować rząd i skutecznie walczyć z Foxem, no bo Fox był do wykreślenia i do wywalenia dla Jerzego i to od ręki. Jerzy zresztą tak jak mówiłam Miał tych problemów mnóstwo i od pewnego czasu nawet bał się otworzyć gazetę poranną, ponieważ zawsze w tych gazetach znajdowały się wzmianki o tym, jak to młody książę i następca tronu się prowadzi, a to były zawsze szokujące dla jego ojca, który jednak uwielbiał porządek i takie spokojne życie y, informacje. Y, Podawano informacje o szaleńczych jazdach powozem, o pijatykach, o kobietach, o kolejnych kochankach. To było po prostu dla jego ojca coraz większym ciosem za każdym razem, kiedy takie rzeczy czytał. I niestety nawet akt o małżeństwach królewskich nie podziałał na księcia Jerzego tak jak powinien, no bo oczywiście. Niestety postanowił potajemnie ożenić się ze swoją kochanką Marią Fitzherbert. Tak jak mówiłam, nie będę wchodzić w szczegóły yy, historię tego małżeństwa, opowiedziałam w odcinku o Jerzym, o królu Jerzym IV. W każdym razie warto wiedzieć, że po prostu naprawdę król Jerzy III miał na tym etapie totalnie przerąbane, ponieważ z każdego kąta właściwie, do którego się obrócił, otrzymywał jakiś cios. I mimo, że się starał, to mam wrażenie, że cały czas jest to walka z cieniem, a jego dobre intencje kończą się zawsze zupełnie odwrotnie. Co prawda, jego syn w pewnym sensie wrócił na łono rodziny, stał się takim synem marnotrawnym, ale na bardzo krótko, ponieważ te problemy przysparzał mu jeszcze przez bardzo długi czas. I wreszcie zaczęło się to odbijać na zdrowiu. Króla Jerzego III. Latem 1788 roku zupełnie niespodziewanie zaatakowała króla dość mocno e, kamica nerkowa bardzo bolesna choroba, która uniemożliwiła mu na pewien czas pełnienie obowiązków. Jego nadworni lekarze, których absolutnie nie lubił i w ogóle nie miał do nich zaufania, zalecili mu wówczas wyjazd do Wód, do Cheltenham, gdzie miał sobie te wody pić. Miał sobie dużo spacerować, miał się relaksować, miał ogólnie odpocząć, tak aby nabrać sił. Te wody, choć niesmaczne, miały za zadanie właśnie oczyścić jego organizm i uzdrowić, pozwalając mu na powrót do obowiązków. Ale Jerzy, ze stypową dla siebie nadpobudliwością, postanowił nachapać się zdrowia na tym wyjeździe w sposób absolutnie kompulsywny. Po pierwsze, wstawał o 5 rano, czym w ogóle. Absolutnie denerwował wszystkich, którzy byli z nim na tym wyjeździe, wszyscy bowiem z jego otoczenia musieli razem z nim wstawać, towarzyszyć mu w dużej ilości spacerów, kąpielach, piciu wody, ale na potęgę pił tą wodę, tak jakby chciał bardzo szybko dojść do siebie. I po raz kolejny zaczęły się pojawiać również informacje o tym, że król czuje się nie najlepiej i jego zachowanie jest co najmniej dziwne. Mianowicie Pozdrawiał na przykład ludzi na ulicy, ale nie tak jak się normalnie pozdrawia, tylko tak jakby to byli jego serdeczni przyjaciele. Zaczepiał obcych, do pewnego stopnia budząc takie y, zdziwienie, a nawet można powiedzieć takie lekkie zażenowanie ze strony osób zaczepianych. Również podobnie jak w Windsorze, tyle że tu nikt nie wiedział, że on ma taki zwyczaj, po prostu wbijał do domów obcych ludzi, żeby z nimi sobie porozmawiać. Czasami mówił od rzeczy. Y, kiedy chodził do teatru, to na przykład jakieś niekontrolowane wybuchy śmiechu się pojawiały, jakieś sytuacje, w których po prostu reagował nieadekwatnie do sytuacji, po raz kolejny tłumaczono to sobie, oczywiście, że to są pewnego rodzaju ekstrawagancje króla, ale prawda jest taka, że już wtedy zaczęło to wzbudzać pewnego rodzaju podejrzenia, ponieważ już. Z z jakichś takich relacji osób, które znajdowały się z Jerzym w tym czasie, wynika, że zaczęto się lekko niepokoić. Na przykład, właśnie Charlotte, królowa Charlotte, zaczęła się niepokoić o swojego męża. Również te jego szaleńcze jazdy konne bardzo ją e, smuciły, ponieważ e, lekarze wręcz zabronili mu jazdy konnej przy kamicy nerkowej, nie było to wskazane, a on właśnie robiąc, jakby na złość, Jeździł jeszcze szybciej, jeszcze częściej i jeszcze mocniej, co na pewno jego otoczenie bardzo bulwersowało. Ogólnie zaczęła się niezła jazda ze zdrowiem króla Jerzego, bo to był tak naprawdę dopiero początek. Moi drodzy, jak zawsze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie reakcje. za w ogóle za to, że oglądacie mój kanał, że komentujecie, że dajecie łapki w górę, że subskrybujecie mój kanał. Jestem wam za to ogromnie wdzięczna zawsze, kiedy wrzucam filmik, jest to dla mnie bardzo dużą przyjemnością, żeby po prostu czuć, że Wam się to podoba, bo to daje mi dużą motywację. Ogromnie dziękuję wszystkim moim patronom i wszystkim moim wspierającym. Wkrótce pojawi się na kanale odcinek specjalny specjalnie dla Was. Także czekajcie, bo ten odcinek dosłownie na dniach zostanie przeze mnie wrzucony. Bardzo serdecznie zapraszam Was również oczywiście do oglądania poprzednich odcinków, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Mam nadzieję, że będą Wam się one podobały. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę Pozwiedzać Londyn razem ze mną. Oczywiście w opisie odcinka znajduje się adres e-mail, w którym możecie do mnie pisać. Nie bójcie się. Nawet jeżeli na razie wiadomo, z wiadomych względów sytuacja jest bardzo niestabilna, ale jeżeli wiecie, że na przykład na wiosnę, czy nawet w jakimś tam czasie będziecie po prostu przejazdem odwiedzać krewnych, możemy się spotkać nawet na dwie godzinki. Chętnie pokażę Wam chociaż te najfajniejsze, najbardziej moje ulubione miejsca w Londynie. Także zapraszam Was serdecznie. Jeżeli wybieracie się większą grupą. Też zapraszam do kontaktu. Nie ma tak dużej grupy, która byłaby dla mnie straszna, także proszę się nie bać. Jeżeli macie dużo znajomych, dużą rodzinę, zabieracie całą firmę, szkołę, klasę. To jak najbardziej, zapraszam bardzo serdecznie, na pewno się dogadamy i umówimy się na fajne zwiedzanie. Oczywiście w, pod opisem odcinka znajduje się również, jak zawsze, adres e-mail do fantastycznego nauczyciela języka angielskiego, który na pewno pomoże Wam przełamać barierę komunikowania się, mówienia, ponieważ są to konwersacje. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu, jeżeli macie potrzebę mówienia, nabrania takiej swobody w mówieniu, to na pewno Wam. Bardzo mocno pomoże. Zapraszam Was również, oczywiście, jak zawsze, do śledzenia mojego konta na Instagramie, gdzie pojawiają się ciekawostki historyczne różne. Także, jeżeli interesujecie się historią, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Możecie obserwować moje konto. I zapraszam Was, oczywiście, na kolejny odcinek Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!